Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, Elite Detailer, ich produkt na smołę i klej. Od czego zacznę? Od butelki. Bardzo fajne. Podobają mi się te butelki. Fajnie się je trzyma. I tutaj guala bardzo fajnie pasuje. Tak naprawdę jest poręcznie. Tu jest bajka. Pojemność 750 ml. Co do samego produktu. Zapach. I tu jest po prostu miazga. Cukierkowy, landrynkowy, wszystko co do tej pory używałem, jeżeli chodzi o właśnie produkty na smołę, ten jest mistrzem, jeżeli chodzi o zapach. No po prostu bajka, rewelacja. Tak naprawdę aż się chce go wypić. Super, czuć, że to jest tar, ale no po prostu ten zapach jest boski.
Co do samego produktu, rewelacja. Naprawdę bardzo fajny. Bardzo przypadł mi do gustu. Zapachowo, raczej ogólnie ja nie widzę minusów tego produktu. Pracowałem nim w cieniu, środek lata, 20 stopni i słuchaj, 7 minut i on cały czas pracował. Ja go pędzlowałem nim. Dorzuciłem na całą felgę i to jest wszystko. I nim cały czas przez 7 minut pracowałem. On cały czas tą smołę wybierał. Fajne jest to, że on tak jakby ingerował w tą smołę, tak naprawdę widać, że głęboko penetruje tą smołę. Felgi, które jeździły całą zimę. Zaszczurzane specjalnie właśnie do takich testów. Koch jest super produktem, mój, jeden z moich ulubionych, ale śmierdzi. Tu jest mój, można powiedzieć na chwilę obecną chyba lider, z tego względu, że zapach. Naprawdę praca jest nim fenomenalna. Nie robi bałaganu. Zbiera pięknie, tak jak było widać. Troszeczkę paluszkiem, delikatnie, pędzelek. Fantastycznie. Na lakierze nie pokazywałem, bo nie wiem, jakoś tak stwierdziłem, że nie ma sensu. A szkoda, szkoda, bo robi mega robotę. Fantastycznie się go rozprowadza rękawicą tą chińską, tak jak lubię. Bomba. Naprawdę bardzo dobry zawodnik. Czy punktowo, czy na cały panel rewelacyjnie. Tak naprawdę chyba będzie to na chwilę obecną mój ulubiony tar. Chyba mój ulubiony tar, bo tak szukam w głowie Bipro, super, bardzo fajny, gęściachny, no bo to są, tamten może siedzieć bardzo długo, ale jeżeli chodzi o wybieranie, wydaje mi się, że ten robi to skutecznie. Naprawdę skutecznie, tak? Naprawdę widać, że ta smoła jest głęboko penetrowana. To mi się bardzo podoba. Najmniejsze dotknięcie tej smoły i ona się rozpuszcza. Jak widzisz, że przestaje spływać, dotykasz i momentalnie jest praca. Naprawdę wypracowywanie tej smoły jest super. Bardzo mi się podoba i od siebie z czystym sumieniem polecam. Ja osobiście nie znam jeszcze tara, który by tak fajnie pachniał. Coś pięknego. No tutaj Elite Detailer naprawdę zrobiło fajną robotę. Moją subiektywną opinię znasz. Z chęcią bym go wypił. Tak fajnie pachnie. Dzięki za obejrzenie. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!